Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Polonia Kępno pewnie pokonała 4-2 GKS Rychtal w meczu sparingowym. Podopieczni trenera Bogdana Kowalczyka mieli mieć wolny weekend, jednak w ostatniej chwili zdecydowano się na rozegranie dodatkowego sparingu w sobotni poranek. Inicjatywę od początku mieli przyjezdni, którzy już w trzeciej minucie mogli objąć prowadzenie, lecz Filip Latusek nie zdołał skierować piłki do siatki. Wynik otworzył Dawid Sibiński, który mocnym strzałem pokonał Damiana Grondowego. Bramka nie wpłynęła jednak na obraz gry i stroną dominującą była Polonia. W końcu udało się wyrównać, kiedy to Latusek wykorzystał dośrodkowanie Mateusza Goli. Kępnianie nadal napierali, czego efektem był bardzo ładny gol autorstwa Remigiusza Chojki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3-1 dla kępińskiej drużyny, bowiem futbolówkę do własnej bramki skierował Krystian Uruski. Drugą odsłonę czwartoligowcy rozpoczęli dużo słabiej niż pierwszą, w konsekwencji czego Muzyka strzałem z dystansu zdobył kontaktowego gola. Z czasem jednak biało-niebiescy zaczęli łapać właściwy rytm gry i stwarzali kolejne sytuacje bramkowe. Udało się wykorzystać tylko jedną, a strzelcem bramki został Wojciech Drygas. Mecz zakończył się wynikiem 4-2, lecz GKS już za 2 tygodnie będzie miał szansę rewanżu, bowiem obydwa zespoły sparować będą ze sobą jeszcze raz. Na pewno bardzo fajny, wartościowy sparing. Dobrze, że zagraliśmy dzisiaj tutaj z Rychtalem. No, udało się stworzyć kilka ciekawych akcji, po których strzeliliśmy 4 bramki. Natomiast bolą tutaj te 2 stracone gdzieś za łatwo i nie powinniśmy, myślę, ich stracić. Natomiast jesteśmy po tygodniu przygotowań, więc myślę, że w następnym czasie będzie tylko lepiej.